Zdarzało mi się już grać w ciężkie mapy w Geogeserze, co zresztą mogliście zobaczyć na kanale, jeżeli śledzicie go od dawna. Natomiast w tak ciężką to jeszcze nie grałem. Dzisiaj wreszcie odcinek Geogesera na kanale. Kto tęsknił, ten zostawia łapę w górę. To może będzie się więcej takich odcinków pojawiać. Żeby nie było, że coś sobie wymyśliłem, że ta mapka jest naprawdę ciężka, ona została dzisiaj wrzucona na Reddita i zrobiła naprawdę sporo upvotów na taki temat, jaki jest Geogeser, i zobaczcie, co ludzie pisali. 0 punktów na tej mapie, 127 punktów zdobyłem. Także poziom jest naprawdę gigantycznie ciężki. No ale wiecie, że ja lubię wyzwania, to my oczywiście jeszcze zagramy sobie bez możliwości poruszania się. I tak, by the way, dziękuję tym wszystkim nowym subskrybentom, którzy postanowili do nas dołączyć. Kłaniam się nisko. Dzięki, że pomagacie mi w rozwijaniu tej pasji. Dzięki wam są codzienne odcinki. To ten, nie zapominajcie o dzwoneczku, żeby te powiadomienia codziennie przychodziły. To będzie jedna z tych mapek, gdzie na pewno nie uzyskam perfekcyjnego wyniku. The absolutely awful map. Oczywiście gramy bez możliwości poruszania się, to jakieś Arctic Island, zoo, sklepy, pustynie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówię, czas limitowany, ale bez ruszania się. Także lećmy z pierwszą przeszkodą. I okej. Pierwsza przeszkoda już zapowiada się na zawaliście ciężką. Ciekawe, ile tak realnie punktów będę w stanie. Jaki tutaj nie zobaczymy języka, niestety. Powiem wam tak, taki wygląd, pierwsze co miałem skojarzenie z Egiptem. I może to jest rzeczywiście Egipt. Ha, to może być Egipt, kurczę, szkoda. A nie, tutaj jest chyba arabski język. Słabo widać, ale jaki jest w Egipcie? Chyba też, nie? To może być jakiś Kair w sumie, tam też jest taki język. Na pewno tego nie znajdę, dokładnego miejsca. No, nie można się ruszać ani nic, więc to jest naprawdę najcięższa mapa zapewne, w jaką kiedykolwiek zagram. Ho, no nie, no tutaj mogę jedynie na jakieś przeczucie, bo ani słońca nie zobaczę, nic mi tutaj nie pomoże. Więc muszę tylko i wyłącznie strzelać. Szkoda, że chociaż nie mogę tutaj troszeczkę zobaczyć z bliska, bo no jednak tutaj nie przeczytam niczego. Dobra, to co, chyba strzelam w tu. Czy co mi tu może podpowiedzieć? Jeszcze tak myślę. Staram się zrobić z siebie detektywa, ale nie, no nic. Dobra, leci, zobaczmy. Strzelam w Kair, w Egipt, ale to typical shot. Co to było? Okej, to był Kuwait. Więc myślę, że nie jest to aż taki zły strzał. Czy jednak trzeba było iść w te arabskie kraje, takie typowo. Okej, okay, to było... No, gdzieś tutaj byliśmy, w każdym bądź razie. Okej, okay, tu jesteśmy już na zewnątrz. Czy to jest krzyż prawosławny? Okej, okay, to może być niezła podpowiedź. No nawet nie jesteśmy w stanie określić hemisfery, ale tu myślę, że nie będzie aż takie potrzebne. To stawiam, że jeżeli to jest krzyż prawosławny, chyba tak, ja się aż tak na tym nie znam niestety. To może być jakaś Rosja? Może być gdzieś tutaj na końcu świata w Rosji. Nie wiem, gdzieś te klimaty. Może to być jakiś Kazachstan, Uzbekistan. Może ten Uzbekistan? Czy Uzbekistan jest chyba taki bardziej... To może... No to jest, wiecie, to jest taka mapka, że... Że tutaj strzelić cokolwiek to będzie praktycznie niemożliwe. Nie, dam, że gdzieś tutaj na końcu świata w Rosji. Ale to... To wiecie, jaki to jest strzał. Musicie sobie zdawać sprawę. Czy gdzieś tutaj to może być? Dawaj, tutaj jesteśmy. Nie mam pojęcia. Okej! Ej! Jak powiem wam tak. Nie jest to aż taki zły strzał. Czyli rzeczywiście to była Rosja. No tutaj gigantyczną... Rudnik Tchuletta. Gigantyczną podpowiedzią był ten krzyż prawosławny. Ej, na razie idzie lepiej. O Jezu, co jest? Co to za perspektywa? Czekajcie, postaram się to jakoś tak zrobić, że chociaż troszeczkę. Czekajcie, tak zrobi góra, dół. Lewa to mi tutaj jak pijak jakiś. Zaraz, postarajmy się cokolwiek. Ale mi głowa boli od tej mapki. Skitu, ziomek. Gdzie ty żeś w las? Tutaj robi to zdjęcie François i Pam Bellorgay. Więc no tutaj mi to dużo nie podpowie. Co to w ogóle może być? Nie no, jest taka faza. Ja nie mogę... Czy mogę o tak jakoś? Nie no, zobaczcie, tu jak strzałkami to będzie mi tak krążył. Co on ma na czapce napisane? Może to by nam pomogło? Nie wiem, to mi śmierdzi trochę... Czy uda mi się określić hemisferę? Chyba nawet tego się nie uda. Przez tą jego czapę.
Czekajcie, da się chociaż troszeczkę tu jakoś... Nie, no dobra, bo zaraz... Nie, strzelam w Australii, bo zwymiotuję. Przysięgam. Daję gdzieś tu w Australii. Nie, co to była Francja? Koło Paryża, spoko, no. Powiem wam tak, gdyby to była normalnej jakości zdjęcie, w sensie, gdyby to dało się przekręcać normalnie, to może bym coś poszukał, ale to bez przesady, bo to... Tyle pierdzielenia się z tym nawet mi się nie chciało, ale Paryż nie, to bym... Po tym czymś w życiu bym nie powiedział, że to jest Paryż. To jest... Chisty Light, okej. Okay. Powiem tak, tutaj na pewno mogę powiedzieć po tych ludziach, że to wygląda jak jakaś Azja troszeczkę, ale nie jakieś Chiny, Japonia. Co bym tutaj mógł strzelić? Tutaj myślę trochę o Bangladeszu, jak mam być z wami szczery. Ho, czy to może być Bangladesz? Jest znowu fatalnej, znaczy fatalnej. Nic tu nie przeczytam za bardzo, oprócz tego, no ale to mi nic nie podpowie, nie znajdę tego. Oczywiście. Kisty Light, ha. Może, a może Filipiny jakieś, chociaż nie wiem, ci ludzie tak... Kurde, może rzeczywiście Filipiny, bo jest po angielsku, ale to byłby strzał... Bardziej bym powiedział może tym Bangladesz... Nie wiem, nie, to jest, wiecie, no, absolutny strzał. Bo jest to, jak mówię, absolutnie awful map. Dałem te Filipiny, to teraz troszeczkę nawet powiem wam, że mi się podoba ta wizja. Gdzieś w Manili. W Manili, tak? Manila. Dałem gdzieś tu. Nie. Co to było? O, panie, tutaj? Jak tu nic nie ma? Ty. To było blisko, czekajcie. Wybrzeża Kości Słoniowej. Nie, to było bez szans do zgadnięcia. Absolutnie. To nawet się nie... Nie jestem zdenerwowany, okej. Okay. Ustamat I love Latakia. Jesteśmy u stomatologa i to prawdopodobnie dziecięcego, znaczy dziecięcego, no. Bo jest kinder. Okej, okay. Jest język arabski, to nam trochę podpowiada. Chociaż mniej więcej lokacje tego miejsca. Ale gdzie? I love Latakia. Jesteśmy w takim miejscu jak Latakia, ale ja tego nie znajdę za Chiny. Może gdzieś w Kuwejcie i Latakia się znajduje, nie? Kurde, ta Latakia to nie brzmi jak takie, wiecie, typowo arabskie. Może gdzieś w Iraku to jest Latakia. Ha, gdzie może być Latakia? Syria raczej nie będzie to. Co mi w ogóle... Nie, to bardziej może w Saudi Arabia, no. To może być gdzieś tutaj, bo tak troszeczkę to... Powiem wam tak, wygląda to, no, szczerze wam powiem, bogacie. W sensie, no, ładnie. Schludnie bardzo. Jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, więc dałbym... A może Emiraty w ogóle? Nie, bo tutaj jest dużo na takie Al chyba. Latakia, tak? To była Latakia. I love... Atakia. Nie, I love Latakia. Dobra, no nie chce mi się tego szukać. A może Oman jeszcze sprawdzę. Czy gdzieś tutaj w Omanie Latakia by była? No tutaj, a może Jemen jakiś w ogóle? Nie, wiecie co, dam gdzieś, nie wiem, może Katar w ogóle. Strasznie ładnie Latakia, Katar, ha. Dobra, dam gdzieś te tereny, dajmy w tym Katarze rzeczywiście. Nie, to była Syria. Kurde, czyli jeździłem i patrzcie, to nie jest takie małe. Latakia, było to do znalezienia. Gdybym poświęcił o wiele więcej czasu, bym to znalazł, czyli jednak w Syrii. Kurde, tylko że tutaj było w takim miejscu, że akurat nie patrzyłem. Jest ta Latakia. Ale powiem wam, wynik 5900 punktów moim zdaniem nie aż taki zły. No, ta miejscowość to mnie rozwaliła totalnie. Ale grało się mega przyjemnie, to spróbuję jeszcze raz. Jest tylko taki problem, że jest tutaj 53 lokacje, więc jest szansa, że znowu dostaniemy tą, którą już mieliśmy. Oby nie, ale sprawdźmy. Czy tutaj... Okej, okay, wygląda to całkiem... Ha, ciekawie. Coż to jest za lokacja? Jakiś piękny kościół. Wygląda on troszeczkę jak gdzieś... jak gdzieś w Watykanie, w Rzymie, nie? Gdzieś generalnie Italia. Natomiast jest tutaj jedna rzecz, która mi troszkę gubi trop, ponieważ jest George Perez, tak? Czyli no nie jest to typowo włoskie nazwisko, bardziej hiszpańskie, no ale to mogła przypadkowa osoba robić to zdjęcie.
Nie znajdę żadnych napisów, które tutaj by mi zdecydowanie mogły cokolwiek podpowiedzieć. Ten autor... Kurczę, tu też nie jest... Nie są to typowi ludzie, moim zdaniem, tacy Europejczycy w Rzymie. No, nie powiedziałbym. Może to być jakaś Ameryka, gdzieś w Brazylii, Argentyna, Boliwia, Meksyk. Powiem wam tak, jeżeli to jest mapa absolutely awful, czyli te najcięższe, to odrzucam Italię, no bo to może być prank, coś w pokroju wtedy w Paryżu, ale może to być jakiś... Nie, Honduras raczej nie. To ma taki klimat strasznie ciepły. Bo Stany odrzucę, Meksyk gdzieś może być cała Ameryka Południowa, chyba że gdzieś w Afryce, w sumie... Tutaj taka bardziej... Bardziej taki, nie wiem, amerykański typ... No nie, to nie wygląda jak taka typowa Afryka. To może być w sumie gdzieś w Puerto Rico, może nie. Może na Dominikanie, Kuba, Jamajka. Może to... Może w Kostaryce, ale nie, w Kostaryce nie jest aż tak ciepło. Powiedziałbym, któraś z tych wysepek, to może być gdzieś tutaj też totalnie, nie? W Dominika, w sumie, ale czy Dominika byłyby takie katedry? Bardzo ładna katedra, wam powiem, bardzo ładna. Nie, no tutaj nie ma coś chyba... Tak staram się... Ci ludzie też tam... Nie, walnę może gdzieś w tej Dominikanie. No, język hiszpański, to też mogą być takie katedry. Nie wiem, i tak nic lepszego nie wymyślę. Więc walnę po prostu w Dominikanę i w Santo Domingo, w stolicy, no bo nie wiem, zobaczmy. Co? Kuba! Czyli jednak to była Kuba, przez chwilę pomyślałem, ale... Kurde, Hawana! Museo de Revolution. Ja pierdziele! Było to do strzelenia, ale... Powiem wam tak, gdyby... Nie, ta nazwa tego hiszpańskojęzyczna osoby, która robiła to zdjęcie, to jednak pewnie walnął te Włochy. Ale tak to nice, ładnie całkiem wyszło. Okej, okay, no tutaj, o nie myślałem, że coś ma. Asia Pacific One, okej okay. To jest już jakaś podpowiedź, że to jest Azja prawdopodobnie. Bo zobaczcie na to, kto robił to zdjęcie, wy to też widzicie. Asia Pacific One. Czy jak to byłyby terytoria Azjatyku? Azji, przepraszam, oczywiście. No bo... Nie, no tutaj bym chyba odrzucił tego typu rzeczy. Czyli co, Pacyfik? Ale Azja, to czyli może gdzieś tutaj w ogóle byśmy byli na jakiejś z tych wysepek. Dobra, zaraz tutaj coś spróbujmy ocenić. Tak, hemisfera nie da się za bardzo określić. Słońca, ale jest tutaj dużo... Azja Pacific One. South Pacific, północny, czyli to by może gdzieś tu. I byśmy byli na jakichś tych wysepkach, nie? O, gdzieś tu może. Coś takiego chodzi. Wake Island. Nie wiem, może Midway Atoll. Dawaj, Midway Atoll, zróbmy to. Nie, no gdzie? Nie będzie Midway Atoll. To jest tylko i wyłącznie podpowiedź. Da się jakoś włączyć te podpowiedzi, bo to jest trochę duża podpowiedź, wam powiem. Tak to bym raczej nie myślał o tych terenach. Nie, daję może Marshall Island. Nie wiem, nie mam i tak pojęcia żadnego, czy tylko... No bo Hawaje to nie będzie. A może ten Midway? Trochę mnie kusi ten Midway Atoll. Dawaj, bo mnie kusi. Kusi mnie to, dawaj. Cyk. Nie, co to było? To tutaj było. No był Pacyfik właśnie, więc... tutaj próbowałem w tym Pacyfik, ale nie, co to było? Jezu, tego nie ma na mapie zaznaczonego. Okej, okay, nie znalazłbym tego za Chiny w takim razie. No dobra, no i... Nie, to było gigantycznie ciężkie. To nawet nie było tak, że ciężkie. To było zajebiście ciężkie. Okej, okay, mamy tutaj jakąś chrześcijańską katedrę. Co doskonale zresztą widać. Te postaci są namalowane pięknie. Tylko chciałbym język jakiś znaleźć. Bez... Czy to jest burka jakaś? Czy to może być jakiś katolicki kościół w kraju arabskim? I osoba w burce by tutaj była? Nie wiem. To byłoby mega dziwne, bo chyba z tego co wiem, za takie rzeczy to tam są jakieś grube kary. To jest jakiś ochroniarz. Jest maseczka, więc to już w covidowe czasy.
Chłop jest ochroniarzem, jest kolejna osoba w burce, okej. Okay. Czyli to może jest jakby muzeum chrześcijańskie gdzieś w tych krajach arabskich? To byłoby mega dziwne. No ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie ciężkie mapy, to mogłoby tak być. No, dam gdzieś właśnie w tych krajach. Jest biały człowiek. Nie no, tutaj jest tak typowo. To może być afrykański kraj, raczej nie. W Iranie takie rzeczy by mogły mieć miejsce. Nie wiem, dam, ale nie wydaje mi się, żeby tam pozwalali. No to, nie wiem. Zobaczmy, Iran, bo i tak nie, to jest Moskwa. No mówię, no w tych krajach to raczej by nie było takiej możliwości, żeby w ogóle takie emblematy dawać. Ale jakby te burki szczególnie. Czyli to była Moskwa. I to było Marfo Marwiński. Nie, w życiu. Nie ma absolutnie żadnej szansy, żebym tutaj o Moskwie pomyślał. Gdyby była cyrylica, inna bajka, ale tak, to nie ma szans. Okej, okay, tutaj znowu nie jest łatwo. Jest to oficjalny coverage. Tutaj widać, że jest to googlowskie. Czekajcie, czy da się odkreślić? Tutaj jest słońce, czyli byśmy byli na północy, czyli południowa hemisfera. Pierwsza moja myśl to wyspy Galapagos. Czy to, no czyli hemisfera niby by się zgadzała. Galapagos, tak to trochę wygląda. No, tamte Galapagos, on taką, a chociaż... Ale i tak nie wpadnę na nic lepszego, to jest tracker, zobaczmy. Nie, co to była Nowa Zelandia bliżej. Antipodes Island. Nie, to nie zgadłbym. Nie zgadłbym tak, że nie jestem zły na siebie. Okej. Okay. Ostatnia mapka i znowu jesteśmy gdzieś w środku. To jest chyba po angielsku napisane. Brett Eagle robił zdjęcie. Okej. Okay. Planet Baobab. Baobaby? O kurde. Baobaby to mi się kojarzyło z Afryką. To może być Madagaskar na przykład? Może jakby tacy troszeczkę... Może albo Azja, ale nie, gdzie baobaby rosną? Planet Baobab. Nie, no baobaby mi się pierwsze co Madagaskar skojarzył. I chyba walnę w Madagaskar, bo i tak tutaj nic dobrego nie wymyślę. W sensie nic lepszego. No walnę, że jesteśmy może gdzieś, nie wiem, w Antananarywo Madagaskarze. Ale to jest taki strzał, że nie, Botswana, nie tak źle, afrykańskie tereny. Ale o Botswanie bym nie pomyślał. Planet Baobab. Nie, nie ma szans, żebym pomyślał o Botswanie. Nie, nie, nie. Nie w tym przypadku, ale wynik 4600, czyli chyba gorszy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, suba i widzimy się już jutro. Do usłyszenia.